opuszczony pałac w Studzieńcu, niedaleko Zielonej Góry. Filmuję 2 maja 2015 roku. No, bardzo ciekawa, bardzo ciekawy obiekt. Tutaj taki mały stawek, a tam pałac. I jeszcze raz pałac w Studzieńcu. Widać, że stropy ktoś próbował kiedyś podpalić. Jeżeli to mi się nie zwali na łeb, to będzie cud boski. Warto uważać, jeżeli przyjdziesz tutaj parę lat po mnie. Mimo wszystko solidna niemiecka konstrukcja, która wytrzymała tyle lat po wojnie. Jeżeli wiesz, co tutaj było po wojnie, zapraszam Cię serdecznie do komentarza. Przypuszczam, że za parę lat tych stropów już po prostu nie będzie. I jeszcze raz pałac w Studzieńcu. To chyba komin. Tutaj jakaś izba. Idę dalej. A tutaj już rządzi roślinność. Pałac w Studzieńcu. Kurczę, ale kiedyś to były stropy drewniane. Aż się nie chce wierzyć. Nieco inne ujęcie opuszczonego pałacu w Studzieńcu. Koło Zielonej Góry. Przypuszczam, że za parę lat niewiele już z tego obiektu zostanie. Tutaj inna ściana tego pałacu. Studzieniec koło Zielonej Góry. A tutaj resztka portalu pałacu w Studzieńcu pomiędzy Zieloną Górą a Kożuchowem. Chyba jakiś herb. No i sam pałac. Kończę swoją wycieczkę. Ostatnia migaweczka pałacu w Studzieńcu. Województwo lubuskie między Zieloną Górą a Kożuchowem. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia.